Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam słuchawki JBL-a model T450. Jest to jeden z najprostszych modeli dostępnych w firmie JBL, no i oczywiście jeden z najtańszych. Niedawno była promocja tych słuchawek, także można było je kupić w troszeczkę niższej cenie. Zobaczmy sobie opakowanie. Na opakowaniu mamy informacje o wzmocnieniu basu. Tutaj też mamy tą informację, plus bas. Mamy informację, że słuchawki wyposażone są dodatkowo w mikrofon, mają lekką konstrukcję i płaską wtyczkę. Z tej strony nie mamy więcej informacji. Tutaj tak naprawdę mamy wyjaśnienie tych znaków, które przed chwilką Wam pokazałem. No i jeszcze troszeczkę więcej informacji tutaj na boku jest. Mianowicie odnośnie mikrofonu mamy sterowanie za pomocą jednego przycisku, czyli w momencie, kiedy mamy słuchawki podłączone na przykład do smartfona, ktoś do nas dzwoni, to po przyciśnięciu jednego przycisku odbieramy słuchawkę i możemy prowadzić rozmowę. Po przyciśnięciu jeden raz przycisku w trakcie słuchania muzyki robimy play lub pauzę. Dwukrotne przyciśnięcie przewija utwór, trzykrotne wraca do poprzedniego utworu. Zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Mamy też informację o wtyczce. To jest zwykła 3,5 mm wtyczka płaska. Zobaczmy sobie, jak słuchawki prezentują się w środku. Słuchawki wyglądają w ten sposób. Standardowo, jak na JBL-a przystało, są składane w ten sposób. Faktycznie konstrukcja bardzo lekka i no tak na pierwszy moment takie bardzo delikatne się wydają. Ja akurat miałem do czynienia z kilkoma modelami JBL-a i te wydają mi się bardzo takie delikatne. Nie wiem, jak z ich jakością. Oczywiście będę je testował, więc jeżeli coś się z nimi stanie, to na pewno się o tym dowiecie. Te wyższe modele słuchawek na pewno mają tutaj ten plastik dużo mocniejszy. On faktycznie jest taki delikatny. No i kabel. Kabel tutaj troszeczkę mnie niepokoi, bo jest bardzo cieniutki, ale no i oczywiście taki, no jest płaski, tak jak była informacja na opakowaniu. Dzięki temu ma się nie skręcać. Dzwonimy. Aczkolwiek wydaje mi się naprawdę taki bardzo delikatny. No trzeba będzie na niego uważać. I dodatkowo, co jest według mnie plusem, zakrzywiona końcówka, dzięki czemu nie ulegnie tak łatwo uszkodzeniu jak końcówki proste. No i oczywiście jest też mikrofon z przyciskiem. Tak wygląda. No i oczywiście ten przycisk sterujący, o którym była mowa. Miałem okazję te słuchawki przetestować wcześniej. Ich dźwięk jest faktycznie bardzo ładny, jak na te słuchawki w tej kategorii cenowej, 100-130 zł. Bas bardzo wyraźny, bardzo przyjemnie się ich słucha. Są bardzo wygodne, jeżeli chodzi o głowę, o uszy. Nie uciskają. Można sobie jeszcze rozsunąć, dopasować. Czas teraz na przetestowanie mikrofonu, działania mikrofonu. Stąd ta część nagrania jest właśnie nagrywana na mikrofonie z tych właśnie słuchawek. Jak dla mnie dźwięk jest naprawdę bardzo ciekawy. Już wcześniej nagrywałem do innych filmów dźwięk z tego mikrofonu i muszę Wam powiedzieć, że wypada całkiem świetnie. Czasami nawet lepiej niż takie mikrofony przeznaczone właśnie do nagrywania, czy to na komputerze, czy gdzieś tam na smartfonie. Na ten moment
Z mojej strony będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych słuchawkach. Jak wspomniałem, są to słuchawki budżetowe, niemniej jednak elegancko się prezentują i naprawdę dają bardzo ładny, bardzo czysty, bardzo taki basowy dźwięk. To wyciszenie tutaj dookoła również spełnia swoją rolę. Ja jestem osobiście bardzo zadowolony z tych słuchawek. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie, i zapraszam do następnych filmów. Cześć!